podróż? Mam się tak wywalało, że nie wiedziałam, czy siedzę, czy leżę. Kontrola jakości, sprawdź. Wszystko jest? Wszystko mam. Wszystko? Kamby nie ma? Tak, to nie ma. Zobaczymy, co pani kierownik sobie nakłada na śniadanie. Czy zdrowo się... Samo zdrowe, Tymianek. Tutaj podłożę bananki. Te bananki są już dla mnie niedobre, bo są za bardzo dojrzałe. A jak są dojrzałe, to znaczy, że są bardzo słodkie. Mandaryneczka. I tyle? Tak. Powiedz mi, co teraz robimy przed turniejem? Na co? Na koronkę. I kto wylądował? Jezu. No nie wiem, czy dobra. Zawsze ten pan po drugiej stronie kamery nigdy nie ujawnia swojej twarzy. Teraz uwaga. To ja. Tak wygląda nasz kamerzysta. Gdzie jest your head? I do head. Nie masz? Nie mam. Mam taki koper tylko. Jaki masz? Zajebiście. No nie wiem, czy to można potem puścić. Oj, to tyle. Słowa. Trzeba takie powiedzieć, jest bardzo przyjemnie. Piłkarz czy siatkarz? Tu i tu rusza po talentu. Więc zostałem trenerem. Jak się nie umie grać, to się jest trener. Bartek. Mam nadzieję, że kolega to powie Stefanowi później. Proszę teraz pokazać technikę odbijania górą. Dobrze. Podwójna. Jak tam po treningu pierwszym? Bardzo dobrze. Jak to wyglądało? Przyzwoicie. Czy podobna? Jesteśmy gotowi. Ah!
po treningu, po rozruchu. No bardzo dobrze wszystko gra Coco Jumbo i do przodu, no. Tak? Tak. Jakie przewidywania na dziś? Ciężki mecz będzie? Na pewno będzie ciężki. Nie powiem więcej. Pi, pi, pi. Było zupełnie ciekawe. Było dużo, dużo emocji, to na pewno. Bardzo szkoda tego czwartego seta, gdzie nie wyciągnęłyśmy końcówki. No i w tiebreaku już troszeczkę się posypała nasza gra. Ale myślę, że jak na otwarcie turnieju i pierwszy mecz tutaj, to nie było chyba jakoś najgorzej. Już co, myślę, że takie drobne rzeczy. Tam wpadła nam jedna kiwka. No ja powinnam oczywiście wziąć tą kiwkę, więc to nam wpadło, no i później już nas też troszeczkę tam przycisnęły dziewczyny, więc takie po prostu szczegóły, które myślę, że też później się przeniosły troszeczkę na początek tego tiebreaka, że nie weszłyśmy na pełnym gazie i no troszeczkę się posypało. To, że się żegnamy teoretycznie, no w zasadzie już chyba na pewno, tak mówisz, to nie zmieni naszego podejścia i tego, że będziemy walczyły w każdym meczu. To są tacy przeciwnicy, że naprawdę warto naprzeciwko takich stawać i warto wyciągać jak najwięcej z takich lekcji, więc nawet nie treningowo, ale te mecze będziemy traktować bardzo poważnie i będziemy nabywać doświadczenia. No szkoda. W tym secie po prostu byli mocni. Dobrze zagrywali i bardzo dobrze pracowali na bloku. Nie byliśmy w stanie punktować. Po prostu szkoda ten czwarty set, bo wydaliśmy, że prowadziliśmy, mieliśmy jeden albo dwa punkty przewagi. I no szkoda. Bardzo fajne to, że graliśmy dużo lepiej niż we Włoszech ten pierwszy mecz pierwszego turnieju. Też z Schweriniem. Po prostu przegraliśmy 3-1, ale naprawdę źle graliśmy tam. A teraz walczyliśmy. Ta drużyna naprawdę gra dobrze. Dzisiaj była trochę lepsza od nas. Czyli naprawdę szkoda. Jestem dumny z tego, że naprawdę graliśmy, walczyliśmy. Byliśmy naprawdę od początku gotowi, żeby realizować się nawet ten pierwszy set, gdzie no, trochę wyglądał, że Schwerin łatwo wygrał, ale byliśmy obecni. To było widać, mieliśmy głowy do gry i byliśmy gotowi, żeby walczyć. Potem tak, prowadziliśmy do 2 do innego, ale no to mam nadzieję, że dziewczyny będą w stanie odpocząć trochę. Mamy 3 mecze rzędu. Mówiłem do drużyny, że każda będzie grała. Myślę, że szczególnie po pierwszym meczu, jak graliśmy 5 setów, trochę bez sensu grać 3 mecze, czyli każda będzie grała też, bo mamy dużo bardzo dobrych zawodniczek w drużynie, czyli będą zmiany i będziemy w stanie walczyć.